Bartosz Fabiński, u którego nic się nie dzieje, przed Absolute Championship Berkut, na którym nie walczysz, ale korzystając z okazji, bo już próbowałem, myślałem, że uda mi się gdzieś ciebie złapać po twojej walce za granicą ostatniej. Nie udało mi się. Było trochę ran, którymi to przypłaciłeś. Powiedz mi, na ile już jesteś w porządku poskładany? No w tej chwili już normalnie mogę pracować, trenuję w klubie tam w S4. Ręka już jest prawie w 100% sprawna, jeśli chodzi o głowę, no to już nie czuję tego w ogóle. Więc już no, wróciłem już do pracy, już normalnie trenuję na pełnych obrotach. Zawsze właśnie ta kwestia terenu, na którym się walczy, mnie zastanawia. Jednych to nie rusza kompletnie, dla innych ma to znaczenie. No ewidentnie chyba ten pojedynek ostatni, to był w Austrii zdaje się, tak? W Estonii. A, dobra, przepraszam, w Estonii. Wydaje mi się, że był jednym z cięższych, jakie miałeś w swojej karierze. Ciężko to mi tak porównać, no bo wiadomo, walka w walce jest nierówna, każda walka ma jakiś tam element ciężki. No nie była to dla mnie na pewno łatwa walka. Walka, którą wygrałem przez decyzję po ciężkich trzech rundach. W pierwszej rundzie złamałem rękę i miałem złamaną tą kość jarzmową, więc... A złamałeś się w jakim momencie? Kiedy uderzyłeś, czy coś jakimś innym elementem walki? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja nie poczułem nie czułem, że złamałem tą rękę. Poczułem to dopiero jak przy jakimś klinczu, jak złapałem chwyt i no, ręka się zgięła nie w stawie, tylko po prostu w innym miejscu i to było dość mocno bolesne. I po tym się zorientowałem. I to było właśnie koło połowy, mniej więcej w połowie pierwszej rundy, czyli w pierwszej połowie ta ręka poszła. Czyli miałeś sporo czasu tak naprawdę. Był jakiś taki moment, że musiałeś ze sobą walczyć, a może wręcz narożnik, wiesz, jakoś tam wspólnie walczyliście z twoją psychiką, żeby się nie poddać. Znaczy nie myślałem o poddaniu tej walki. Wspomniałem, jak zszedłem po pierwszej rundzie, że mam złamaną rękę. Trener powiedział, że nie mam złamanej i kazał iść się dalej. Znaczy nie chciałem, na pewno nie chciałem zrezygnować, nie chciałem poddać tej walki, bo jednak no, jak się wchodzi do klatki, to przede wszystkim myśli się o tym, żeby wygrać, a dopiero później o jakichś innych aspektach związanych z walką. Myślę się, że twój rekord dokonania i sposób, w jaki teraz prowadzone są twoje walki, to no masz jakiś cel, tak? Czy możesz powiedzieć, jaki to jest cel? Czy nie możesz? Znaczy, no cel mam jasny, że chcę się rozwijać, chcę być jak najlepszy, bić się na jak najlepszych organizacji i mam nadzieję, że dojdę do takiego poziomu, gdzie będę mógł rywalizować z najlepszymi. No i chciałbym na tym zarabiać. Dobrze, odpowiedziałeś na pytanie i odpowiadając na pytanie, ale dobra. Dzisiaj przed chwilą mieliśmy ważenie przed ACB właśnie w Płocku. No były takie nawet momenty, zdaje się, że nawet z zawodnikami z twojego klubu, Aleksander chyba miał taki, ktoś, nie, Aleksander nie, bo nie miał przeciwnika, ale były takie momenty cięższe ogólnie. No Mateusza przeciwnik. Tak, Mateusz, no właśnie. Ogólnie jest różnica pomiędzy zawodnikami, taka mentalna, widać to, że zupełnie inaczej zachowują się zawodnicy nasi, zupełnie inaczej zawodnicy z Rosji, Czeczenii. Zauważyłeś to? No ja bym może tak nie generalizował, no tutaj akurat była taka sytuacja. Ja nie mówię, że ktoś dobrze, ktoś źle, ja mówię po prostu, że jest różnica. Nie, no tutaj była akurat taka sytuacja trochę spięcia spowodowana przez przeciwnika Mateusza. Nie zauważyłem właśnie tego momentu, to był jedyny moment, tak przez moment, kiedy przegapiłem, co tam się stało w ogóle? Znaczy tam była lekka przepychanka, to no nic tak naprawdę się nie wydarzyło, no nie ma co tutaj, wszystko będzie wyjaśnione, chłopaki będą jutro mieli możliwość tam dokończyć to, co zaczęli tutaj na ważeniu. Dobrze, ja ciebie w takim razie bardziej nie męczę już, dziękuję bardzo za twój czas i powodzenia całemu teamowi jutro. Dziękuję bardzo. Dzięki.